Leo wraca do domu po odsiadce. Próbuje wyjść na prostą, ale kumpel wciąga go w świat ciemnych interesów. Już za chwilę w HBO Mark Wahlberg i Joaquin Phoenix w kryminale Ślepy Thor. Pierwszego grudnia 1955 roku w Alabamie murzynka Rosa Parks nie ustąpiła miejsca białemu. Był to początek fali protestów czarnych obywateli Ameryki. Właśnie wtedy świat poznał Martina Luthera Kinga. Oparty na prawdziwej historii film produkcji HBO Bojkot. Jutro w HBO. Ty wiesz co? Wczoraj z moim chłopakiem oglądałam taki film porno. Aleksandra Wolf. Dozryczałam się na koniec. Bo ja myślałam, że on się z nią później ożeni. Stanisław Zygmunt. Mam ze sobą zdjęcia, żeby oczywiście odstraszyć. Część z tych zdjęć pod wycieraczki wkładają. I Grzegorz Poloczek. Jak możemy go scharakteryzować? Prawdopodobnie jest napalony jak hotelowiec. Czyli 58 odcinek HBO na stojaka. Premiera w HBO w sobotę 29 marca o 20.30. Wystarczy jedna godzina, by mogli popełnić największą zbrodnię przeciwko ludzkości. Jedno spotkanie przesądzi o losie 6 milionów ludzkich istnień.